Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowo-wegańskie kokosanki. Zapraszam do oglądania. Do ich przygotowania będziemy potrzebowali 180 g wiórek kokosowych, 140 ml napoju ryżowego, 125 g płatków jaglanych, 70 ml oleju rzepakowego, 60 g cukru trzcinowego, 15 g siemienia lnianego, 1 łyżeczka proszku do pieczenia. Do miski wsypujemy wiórka kokosowe, płatki jaglane, cukier trzcinowy, siemię lniane, proszek do pieczenia i całość mieszamy. Po wymieszaniu dodajemy olej rzepakowy, i całość mieszamy. Następnie dodajemy napój ryżowy i całość ponownie mieszamy. Z tak przygotowanej masy formujemy nasze kokosanki. Tak przygotowane kokosanki wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni z termoobiegiem od 15 do 18 minut. Tak prezentują się nasze kokosanki po wyciągnięciu z piekarnika. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowo-wegańskie placuszki z cukinii. Zapraszam serdecznie.